Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mnie nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi. Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz... Chociaż może ci się poszczęści i coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fu, jak śmierdzi. Nie wolno tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami można, ale cuchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor, czerwony. Emmo, intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda nie smakołyk, nie zabawka, coś jeszcze lepszego. Wow, to pieniądze. Będę bogata. Tak, Emmo, gratulacje, trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu. Ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy. Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. La, 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 la. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Miranda, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. Pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. Takie coś to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek. Ekstra. No to zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie ketchup i musztardę. Ej, hola, hola. Dlaczego wylewasz to na mnie? Dobra, wytrę się bułką. Cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki. Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda, bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Tym razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może Emma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa śmierdząca katastrofa. No i
i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie, no mam dla ciebie niespodziankę. Nowego przyjaciela. Nazywa się Puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. Ojej, on chce mnie zjeść. Spadaj stąd. Szczerze mówiąc, jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. Okej. No, jak się masz, Mirando? Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Bardzo dobry. Thank you. Wiem, po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Come on! Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No teraz to już inna bajka. Obiad jak z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w keczupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra. Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. No i rzeczywiście trafił ci się smakołyk. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie, czerwony guziku. A, jednak klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność. Tylko nie zapomnij o proszku i wodzie, bo nic z tego nie wyjdzie. Ale ja o tym pamiętam. Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania. A jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu. Zatkaj uszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody. Co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie. Mirando, twoja kolej. No dobra. Masz farta, czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzenie. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj, sztuczne ognie wprowadzą cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa? Szmarna impreza.
Daj spokój, wyluzuj się. Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. Thank ja też. Suzy, teraz twoja kolejna wciśnięcie guzika. O nie, masz pecha. Tym razem dostaniesz całą masę karaluchów z Madagaskaru. Co to ma być? To niesprawiedliwe. Wszystko przez te guziki. Tam macie. Ups. Ojej, co teraz będzie? Będzie kola, świetnie. Cóż, to prawda, karaluchy zostały odwołane. Najwyższy czas na Coca-Colę. O tak, to zupełnie co innego. Będzie jeszcze fajnie, jak złapię kolę w tą ogromną szklankę. Suzy, powinnaś siebie zobaczyć, jesteś cała mokra. A nawet nie napiłaś się coli. A właśnie, że się napiłam. Ale z przyciskiem dzieje się coś dziwnego. Chyba doszło do zwarcia. Nie, nie trzeba, tylko nie mentosy. Myślałaś, że złapałaś kolę do picia? Nie, ta kola będzie twoim przekleństwem. Czas na fontannę z kolą. Hurra! Ojej, taka fontanna to już przesada. Trzeba ją zatrzymać. Który przycisk by wybrać? Niech będzie zielony. Gratulacje, Candy. Bardzo się cieszę, bo masz szansę na to pyszne ciasto. Jedyne, co powinnaś wiedzieć, jest dosyć ciężkie. Tort jest większy od twojej głowy. Nie ma w tym nic śmiesznego. Jest naprawdę fajny. Zostało tylko dodać do tortu świeczkę. Co dodać? To straszne! Pożar, pomocy! Co tam się dzieje? Ojej, u Candy naprawdę nie jest najlepiej. Trzeba to natychmiast zgasić. I nawet wiem, jak to zrobić. Strażak Pit spieszy z pomocą. Pit, ratunku, zgaś ten ogień. Nie ma problemu, robi się. Brawo, dziękuję za pomoc. Ja też dziękuję. Było gorąco, ale teraz jest już lepiej. To pierwszy, ten lepszy. Candy czy Suzy? Suzy, ty pierwsza. Co by tu wybrać? Czerwony przycisku, nie zawiedź mnie. Świetny wybór. Tylko jest jedno ale. Nie zdążyłem zrobić popcornu. Więc Suzy, będziesz musiała zająć się ziarenkami. No to łap. O nie, co to ma być? Ziarenka? Są jakieś takie twarde. Nawet moje zęby nie mogą sobie z nimi poradzić. Muszę stawić je na miejsce. Z taką dziurą nie da rady żyć. Gotowe. Trochę smutno zostawić Suzy bez popcornu. Chyba nigdy nie jest za późno, żeby go zrobić. Co to za zapach? I dlaczego jest tu tak gorąco? Cała się boce. Wow, teraz rozumiem. Popcorn. Nawet ja trochę dostałam. To jest naprawdę fajne. Fajne i smaczne. Suzy, co tu się dzieje? Skąd się wzięło tyle popcornu? To już przesada. Ja tak nie mogę. Tu jest naprawdę gorąco. Ogień, pomocy, wystarczy. Zgaście to. Candy, uratuj mnie, proszę. Albo się spalę. Mam nadzieję, że ten przycisk mnie uratuje. Żółty guziku, cała nadzieja w tobie. Lód! Suzy, czas, żebyś się troszeczkę odświeżyła. Aj, to boli! Ale dzięki za lód. Wreszcie nie jest tu tak gorąco.
Teraz mogę w spokoju zjeść ten pyszny popcorn. Candy, teraz twoja kolej na wciśnięcie przycisku. Czekaj, tu jest zbyt ciekawy moment. Chyba wiem, jak zwrócić twoją uwagę. Dawaj, szybko! Czas naciskać! Aj, to bolało! Już, już! Dlaczego tak krzyczysz? Niech będzie zielony! O nie, tylko nie to! Nienawidzę karaluchów! Proszę! A ja je uwielbiam, szczególnie gdy wypadają w tym challenge'u. Moi kochani, jesteście gotowi, by zaprzyjaźnić się z Candy? W takim razie nadszedł czas, żeby do niej dołączyć. Wystarczy, proszę, jest ich za dużo. Co robić? Nie mogę być z nimi w jednym pudełku. Pomóżcie mi! Zabierzcie ich ode mnie, albo zabierzcie mnie stąd. Karaluchowi chyba naprawdę podobają się twoje włosy. Ale nie będzie to długo trwało. Każdego karalucha można pokonać kapciem. A masz! Proszę bardzo! Oberwałeś? Dobrze ci tak! Ja też oberwałam! Nie mam kapcia, ale myślę, że biały trampek też się nada. No gdzie są te robale? Aha! Jeden siedzi na przycisku! Zaraz cię! Chyba mój problem zostanie wkrótce rozwiązany. Czas na spray na robale! Candy, nie możesz go wdychać, to jest toksyczne, więc zaopatrz się w maskę przeciwgazową. Oczywiście, no każdy powinien wiedzieć, żeby pod żadnym pozorem nie wdychać środków odstraszających owady. Dobra, karaluchy, jesteście gotowe? No to zaczynamy. Gotowe! Zadziałało? Chyba tak. Suzy, znowu wciskasz guzik. Już zgłodniałam, więc czy mogę prosić o coś smacznego? Dlaczego nie? Proszę, oto frytki. Tylko naprawdę mała porcja. To wszystko? Chyba sobie żartujesz. Nigdy nie widziałam mniejszych frytek. Mimo to nadal są pyszne. A gdzie sos? Chcę sos. A sosu dostaniesz mnóstwo. Po co mi tyle? Co mam z nim zrobić? To jest obrzydliwe. No dobra, przynajmniej dzięki temu frytki będą smakować lepiej. Candy, na co tak patrzysz? Zazdrościsz? Chyba czas, żebym i ja nacisnęła przycisk. No wreszcie ktoś dostanie naprawdę fajną nagrodę. Candy, czeka na ciebie walizka pełna pieniędzy. Sam bym taką chciał. Łap! Wow! Jestem bogata! Ekstra! Oh, really? Daj mi trochę! Tylko trochę! Proszę! A to jeszcze nie wszystko! Nagroda główna jest jeszcze przed nami! Aj, co to było? Klucz? I co mam z nim zrobić? Wiem! Pomoże mi wydostać się z tej klatki z guzikami! Niech żyje wolność! Pewnego dnia i ja stąd wyjdę! Słyszycie? Pewnego dnia! Dzięki wszystkim za oglądanie! Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego! Ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę! Teraz jesteśmy gotowi! Emma, zaczynaj! Okej, zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk.
Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest, mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie, hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Ojej, jak dużo rzeczy, super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko, złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni i tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale! Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę. Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj, co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No, nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią.
Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. No dalej, na bank mi się pofarci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skittlesy. Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinna mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby Mia była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Opaj, moi goście. Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski. Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Świetny wybór, Jennifer. Co mamy na tablicy? To Nutella. Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe twoje. Ojej, jak pysznie pachnie. To Nutella. Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej, klaunie. Nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz. To wszystko. Co do ostatniej kropli? Ojej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę. Na bank nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać je ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez Nutelli? Pyszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną. Mia, no hej, dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? Pewnie, proszę. Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki, co oznacza, że sama je zjem. Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Ojej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie. To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich chciwość. What? Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, łakomczuchu. Teraz jestem cała w tym czymś. Chcę jak najszybciej przeć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana. Tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę dwa naraz.
Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa. Co za uczta? Nie ruszaj się tam! Ojej, coś się na mnie sypie. Coś białego. To śnieg? Nie, to chyba mąka. Zgadłaś, smacznego. I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka unicorn. Gratulacje. Ojej, jestem gotowa. No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności. Smacznego, moja droga. Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O, wiem. Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie, a co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, Mia, ale nie sądzę, że psie jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Fu, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy, przestań. Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku, Mia, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz, Mia. Z przyjemnością się na to patrzy. Ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja. Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie. Zaczniemy od jajek. Ojej, to boli. To jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę, to za pech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko, teraz pióra. Ojej, to pióra, jak ich dużo. Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. To przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. What? Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, Mia, dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście. Tabasco, Mia, trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, Mia, dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu, już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust. Ja płonę. To niesamowite, co za zabawa. Ojej, pomocy, straż. Nie trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra, Mia, pomogę ci. Założę swój kostium, teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super, uważam challenge za udany. Co się dzieje? A, już rano. Czas wstawać. Wreszcie nadszedł czas na moje ulubione jesienne święto. Halloween. Nawet kostium zdążyłem przygotować. Mam też świetny pomysł na to, jak przestraszyć Witę. Wiem, że boi się duchów bardziej niż czegokolwiek innego. Dlatego mój balonik na pewno jej się spodoba. Zrobię z niego coś fajnego. Super! Gotowe!
teraz idę do pokoju Wity. Ciekawe, co zaraz będzie. Mam też odpowiednie rękawice. Oczywiście, co to za żart bez porozrzucanych cukierków? I prawie koniec. Czuję, że będzie zachwycona tą zieloną lepką masą. Dobra, trzeba też pamiętać o zaklejeniu drzwi do pokoju. Niech myśli, że to mur z cegieł. Dzień dobry. A! To okropne! Co się stało z moimi rękami? To straszne. Zaraz dam popalić Aleksowi. A! No bardzo zabawne. Co to ma być? Jak mam się teraz stąd wydostać? No i jak? Podoba ci się mój mały żarcik? Odegram się na tobie. Jakby się tu na nim zemścić? Wiem. Będzie przerażony, gdy zobaczy krwawe odciski na ręczniku. Okej, mamy czerwoną farbę. Właśnie tego potrzebuję. Bu! O tak, wychodzi świetnie. Gotowe. Ale to nie wystarczy. Aleks weźmie dziś krwawy prysznic. Już czuję, jak będzie krzyczał ze strachu. No i oczywiście nie może zabraknąć napisu na lustrze. Zrobione. Najwyższy czas wskoczyć pod prysznic. A, co to jest? To straszne, pomocy! Uff, może mi się coś przywidziało. Co to ma być? Tu też jest krew! Co? O nie, ktoś mnie obserwuje! Pomocy! No i co sądzisz o moim pranku? W ogóle nie był śmieszny. Mam pomysł na kolejny żart. Będę potrzebował do tego pudełka płatków i trochę mleka. Najpierw robimy to, co zwykle. Bierzemy salaterki i wsypujemy do nich płatki. Gotowe. Ale to jeszcze nie wszystko. Bez robaków dowcip się nie uda. Wsypię te maleństwa do pudełka po płatkach. Co zaraz będzie? Wita, przestań wpatrywać się w tego tableta. Lepiej zjedz ze mną śniadanie. Masz rację. Już pora. Jakie pyszne. What? Też uwielbiam te płatki. To jest takie ciekawe, nie mogę się oderwać. Daj mi mleko. Życz mi smacznego. Co? Dlaczego te płatki się ruszają? A, to straszne! Aleks, zwariowałeś? To był tylko żart! Mam świetny pomysł. Zrobię Aleksowi najstraszniejszy seans filmowy w historii. W tym celu muszę przygotować specjalny stolik z dziurą w środku.
Bierzemy karton i wycinamy na środku otwór. Kładziemy na to kawałek materiału i w tym samym miejscu też robimy dziurę. Najważniejsze, żeby wasza głowa idealnie zmieściła się w otworze. Będę też potrzebowała kubełka popcornu. To będzie przynęta dla Alexa. Już sobie wyobrażam, jak będzie się cieszył, gdy zobaczy tę twarz w popcornie. Żart gotowy. O, popcorn! Jak fajnie! W dodatku leci horror. To się nazywa idealne Halloween. Ale super film! Aj! Ktoś mnie ugryzł! To ja chcę cię zjeść! A, w popcornie jest szkielet! Pomocy! Wiedziałam, że ten prank na pewno się uda. Moim zdaniem wyszło genialnie. Muszę coś jeszcze wymyślić. Wiem! Czym jest Halloween bez dyni? Bierzemy nóż i odcinamy górę. A teraz z pomocą łyżki pozbędziemy się wszystkiego ze środka. Skończyłam. Teraz zrobimy dyni twarz. Wytnę wszystko tak, żeby była jak żywa. A do środka włożę kilka świeczek, aby twarz była jak najbardziej przerażająca. Super! Ostrożnie rozstawiam świeczki i chowam dynię pod łóżkiem. Okej, czysto. Ale podoba mi się mój pomysł. Teraz pozostało tylko zrobić krwawą ścieżkę do łóżka, żeby Alex na pewno pod nie zajrzał. Jak zawsze pomoże mi w tym czerwona farba. Muszę dokładnie pomalować nią podeszwę buta. Niestety farbę ciężko potem zmyć, więc nie powtarzajcie tego w domu. A teraz robimy krwawe ślady. Pozostaje tylko czekać na Alexa. Ale super, ale fajny filmik. Co? Dokąd prowadzą te ślady? Pod moje łóżko? A, pomocy! Ta dynia chce mnie zjeść! Co za tchórz z ciebie? Tchórz? Więc to twoja sprawka. To nie było śmieszne. Kurczę, budziki dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam, to Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pranki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu, białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mii. Świetnie, jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadetnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Chwila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? A! Spokojnie, to tylko rękawiczki.
Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, Mia. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolejna zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale. Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror, świetnie. Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super. Tylko coś nie tak, a może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec. Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać. O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura. Niedobrze mi. Nabrała się. Wiedziałam, że to zadziała. Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa. Znowu zostałam oszukana. Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw! Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć. Trzymaj, to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi. Dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe. Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus. O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz. Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fu, co to jest? To surowe jajka? Ohyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni, symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe. Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie, dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe. Muszę się schować.
Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O, mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, Mia. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżno-biały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić. Jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Krwawy prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwuję cię. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk Mii. Wytrę się i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje. To straszne. Muszę się stąd wydostać.